sytuacji. Panie Sławku, jedna sytuacja z tego spotkania, prowadzonego zresztą przez debiutanta, bo to nie tylko debiutanci piłkarzy, nie tylko debiutant trener, ale i Mariusz Złotek ze Stalowej Woli. Powiem niepopularną rzecz, panie Sławku, poradził sobie. Piotr poradził sobie, debiutant. No, 81. Może właśnie za debiutant. Kosztuje za nowymi. Ale no tutaj jest, ale rzeczywiście, jak to mówią piłkarze, podostrzyli trochę zawodnicy Krakowi w ostatnich kilku minutach tego spotkania i między innymi takie wyjście Krzysztofa Nykiela, tak, dostał groźnie żółtą kartkę. Tak. To jest pytanie, czy nie powinno być... Znaczy, to na szczęście nie trafił korkami w łydkę, bo ta ostatnia kamera myląco pokazuje, że to jest trafienie, ale nie ma z pierwszego ujęcia. Niemniej wejście bardzo groźne. O właśnie, to widzimy tak jakby dostał w łydkę, ale nie, te korki minęły z pierwszego ujęcia, jeśli moglibyśmy zobaczyć, bo dość istotne, bo Mariusz postawił wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o taką tolerancję na faulę, ale to się podobało piłkarzom, bo oni grali, po prostu grali w piłkę, proszę zobaczyć. I mija ta noga, nie trafia. I stąd pewnie. Natomiast sama... Z tego ujęcia czerwona. Sam zamiar, sama energia tego ataku, gdyby tu pokazał czerwoną kartkę, to by... Podobnie jak tydzień temu Bartosz Szronkowski, też nie było trafienia bezpośrednio w postawną nogę, a jednak ocenialiśmy, że to jest niezwykle groźne. A to, co zrobił Krzysztof Nykiel, panie Sławku, to jest zwykłe boiskowe chamstwo. Tego nie można inaczej nazwać i moim zdaniem taki piłkarz powinien zostać odsunięty od meczu, bo nawet tutaj sobie porównamy do sytuacji z Pobchadze, gdzie ta kartka była mocno przesadzona. I piłkarz tutaj, tak, mocno przesadzona, delikatnie mówiąc. I tutaj akurat trzymam stronę Piotra, prawda? I dostaje po Pobchadze dwa mecze, a Krzysztof Nykiel za taki atak, co dostał żółtą kartkę i sprawa nie będzie miała dalszego ciągu? I znowu niestety, bo tak, to jest problem. Jeśli został ukarany. I właśnie o takich problemach w tej sytuacji mówiłem, najgorszym było to, że nie miał żadnych szans zagrania piłki, że to po prostu był atak, no mimo, że na szczęście nie skończył się niczym groźnym, to ten atak po prostu był chamski.